Wiedźminie. Ile razy można zabijać tę samą osobę? Nie masz jak mnie zabić, gdyż jestem duchem. Duchy nie istnieją. I kto to mówi? Ten, który walczył z nieumarłymi. Ten, który pokonał Beliara. Zamknij się, szukam ostrza przeznaczenia. Czytałem o niej w pewnej książce. Wiesz, że tylko potomcy króla Xenona mogą go założyć? I ty w to wierzysz? Nie wiem. W każdym razie i tak muszę je zdobyć. Muszę odszukać ten miecz. Ja bym nie ryzykował. Skończ pieprzyć! Ej, chłopaki! Co? Biegnijcie za mną! Okej. Nic tu nie ma. No to po co tu przyszliśmy? Bezi, patrz. Jakiś przycisk. Naciskaj.
otwiera się. Wchodzimy. Zorda się znalazłem ostrze przeznaczenia. O, to naprawdę wspaniała stal. Jam jest teraz posiadacz tego wspaniałego cudu. Zakładaj tam i nie gadaj. Hej, Bezi, co się stało? Co ci jest? Witam, Wiedźminie. To pułapka, prawda? Widzisz, jestem i ty też jesteś w twoim sercu. Że co? Jeszcze kilka minut temu było tak, ale jestem bardzo mocno infekującym wirusem i już zdołałem zmienić twoje serce w wróg. Chyba coś ci... Synu, wstawaj. Obiecałeś mi coś. A tak, tylko że nie pamiętam co. Pamiętasz, jak mówiłem, że to kiedyś ty będziesz gospodarzem tej farmy? A tak, coś sobie przypominam. Heh, ale ty jesteś. Dobra, nieważne. Musisz mi udowodnić, że jesteś godzin. Ale niby jak? Przynieś mi serce dziko. Już idę jakiegoś upolować. Zaczekaj. O co chodzi? Chyba nie zamierzasz iść z tym kijem. Weź ten nóż. Dobrze, już idę.
fajnie, fajnie. Ale gdzie jakiś dzik? Ojcze, ojcze! Udało mi się, zabiłem... Co tu się do cholery stało? Co tu się do licha dzieje? Synu? Synu, uciekaj! Ale... Uciekaj do jasnej cholery. Przykro mi. Panie, splądrowaliśmy tamtą farmę, co kazał pan splądrować. I bardzo dobrze. Mamy mnóstwo zapasów. Okej, w takim razie czas ruszyć na podbój najemników, a potem na koniec. Gdzie ja jestem? Nieźle. O mało nie zostałeś zjedzony przez to, co teraz ja jem. Nic nie pamiętam, co się w ogóle stało. Nie wiem. Znalazłem cię w jamie trolla. Ups. Czyli jakbyś się nie zjawił, to bym umarł? Na to wygląda. Ech, już pamiętam, co się stało. Co takiego? Mój ojciec kazał mi zabić dzika. Zabiłem. A gdy wróciłem, to już paladyni zaatakowali naszą farmę. To straszne. Muszę lecieć. Dzięki za pomoc. Bezi, zrozumiałem, że jesteś śmierdzącą gnidą. Ja również nie mam zamiaru walczyć u twojego boku. Aha, bardzo miło, że tak myślą o mnie moi przyjaciele. Odchodzę i więcej na mnie nie licz. Henryk, a czy ty też odejdziesz? I zostawisz mnie cierpiącego? Nie. Muszę coś zrobić, zanim będzie za późno. On nie może podbić Corinis. Już kiedyś uratowałeś świat. Teraz chcesz to wszystko zniszczyć? Mam to w dupie.
A twoje przeznaczenie? Już dawno go nie ma. Ale to nie znaczy, że musisz podbijać Chorinis. Muszę. Muszę być panem świata. A teraz wyjdź. Hej, gdzie asasyn? Na górze, w ostatnim pokoju po lewej. Aha, dzięki za pomoc. Witam. Masz pieniądze? Mam. Proszę. Tak dużo? Kogo mam zabić? Króla. Że co? Chcesz pieniądze czy nie? Jutro o drugiej niczego nie będzie. Chorinis, może zostanę strażnikiem miejskim? Hej, ja go znam. To on zabił mojego ojca. Teraz ja zabiję go. Ej, ty chłopczyku, co ty robisz? Zaraz, skądś cię znam? Nie przypominam się, ale wiem, co zrobiłeś mojemu. Ej, co się tutaj dzieje? Straż! Ej, wy, spokój! Który zaczął? Ja widziałem, ten młody. Idziemy do Lorda André. Chcę z nim porozmawiać. Z kim? Tym, co mnie zaatakował. Czyli z tym chłopcem? Tak. Dlaczego mnie zaatakowałeś? A ty dlaczego zabiłeś mojego ojca? O czym ty mówisz? Nie udawaj idiotę. Nie, naprawdę. Nie wiem, o czym mówisz. A wczoraj wieczorem kogo zabiłeś? To nie jest tak, jak myślisz. To niby jak? Król mi kazał to zrobić. I sądzisz, że to ciebie rozgrzesza? Oczywiście, że nie. Dlaczego to zrobiłeś? Ponieważ on był kiedyś moim przyjacielem, dopóki coś strasznego się nie stało. Co? Nie mogę powiedzieć, ale uwolnię ciebie stąd. Jak ciebie zwą? Henryk. Kiedyś to mnie zwali o jakieś gówno pod moim domem i tak dalej, a teraz jestem wielkim lordem. To były czasy. Ja nazywam się Argo. Okej, zaraz stąd wyjdziesz. Masz tu te pieniądze i wypuść tego chłopca. Dobrze. Widzisz, ja miałem odejść od służby króla, ale nie potrafię. Kiedyś byliśmy bardzo zgraną paczką. Ale król stał się bestią. Nie możesz mu pomagać. Widzisz, bo on... He? Kto to? Lordzie Henryku! Przybywam, by pana o czymś poinformować. Lord Elwo nie żyje! Słucham? Jak to możliwe? Król został zaatakowany przez asasyna. Dowiedział się o tym, że Lord Elwo kazał go zabić i kazał spalić Lorda Elwo na stosie. Nie, możliwe! Dziękuję za wiadomość. To po prostu horror! Jak on mógł go zabić? Dobrze wie, że jest... Kim? Nie mogę powiedzieć. Jesteś mi to winny. Przykro mi, chodź za mną. Argon? Bogowie już przerzucili nową kartę na świat. O czym mówisz? Pamiętasz, jak mówiłem, że ktoś zabije, a jednocześnie uraduje króla? Tak, miał być to wybraniec, potomek króla Ksenona. Argonie, czy twoi rodzice byli prawdziwymi rodzicami? Nie. Tak,
To jest właśnie ten zagubiony książę. Słucham? To ty jesteś wybranym przez bogów. To brednie! Henryku, masz go zabrać i nauczyć szermierki. Ma być on wspaniałym wojownikiem. Musi on pokonać króla. Argonie, ruszaj za mną. To jest farma niejakiego Onara. Tutaj mieszkają najemnicy. Bardzo dobrze wykształceni w walkę bronią białą. I mam się u nich uczyć walki. Tak, wrócę jutro i zobaczymy, czy się czegoś nauczyłeś. Pamiętaj, masz być grzeczny. A kim ty jesteś, żebyś mi rozkazywał? Wystarczy, zabijeś mi ojca. Jutro wrócę! Jesteś z siebie dumny? Z siebie? To ty wciąż mnie kontrolujesz? Taka moja rola. Królu, królu, obudź się! Później porozmawiamy. O co chodzi? Już czas. No to zaatakujcie tych najemników! Na co czekacie? I jak? Wyszkolony? Nigdy nie widziałem tak wspaniałego chłopaka. Uczy się bardzo szybko. Ile płacę? Co to? Do boju! Mamy szans, wycofujemy się! Spierdalać! Wygraliśmy dzięki temu chłopakowi. Jak ciebie zwał? Argon. Argonie, proszę, przyjmij ten oto podarunek. Wow, ekstra zbroja. I ten miecz. Jest to zbroja króla Kreona. Panie Henryku! Chodź na chwilę. Widzisz, król był kiedyś dobry. To on kiedyś pokonał Beliara. To co się stało? Założył ostrze przeznaczenia. A tylko potomcy Xenona, tacy jak ty, mogą założyć. Stał się częścią Beliara. Raczej Beliar częścią jego.
Musisz znaleźć ostrze przeznaczenia, zabić tym króla i tylko tak on odzyska spokój. A gdzie jest ostrze? 10 lat temu wyrzucił je do świata Beliara. Jak się tam dostać? Biegnij za mną! No dobra. Gdy ujrzysz światło, to wyskakuj tu. Dobrze. Co ty robisz? Widzisz tamten stół? Tak, niech zgadnę. Tam jest ostrze przeznaczenia? Idź, załóż go! Teraz wyruszymy do Górniczej Doliny. Muszę go zabić, prawda? Nie, uratować. Zabijając? Tak. Idziemy. Lordzie Garondzie, wyrusz z częścią wojska już teraz, a ja z drugą dojdę później. Dobrze. Już jesteś słaby. Zabiję cię teraz. Ale nigdy nie dasz rady. Gin!
Hej, ty! Kim jesteś? Zaraz, ostrze przeznaczenia. To ty jesteś wybrańcy. Tak, to ja. W takim razie ciebie zabiję. Nie dam ci go zabić. Aaaa! Nie, Henryk! Jak mogłeś? To kiedyś był twój przyjaciel. Zabiję cię za to.